witamy serdecznie w klubie Aktywnego Seniora. Za chwileczkę tu na tej scenie wystąpią zespoły na okoliczność corocznego spotkania Aktywnych Seniorów. Przedstawiam panią. Aktywnych Seniorów, tu nasza Małgosia też. Pani? Dzień dobry, Ela. Czy... I pani kierownik Małgorza Kapiszewska. Bardzo pana. Tak. Czy takie festiwale się często tu odbywają? Można przychodzić, śpiewać? To są urodziny, urodziny się obchodzi raz w roku. Aha. Do roku mamy urodziny. Aktywnego Seniora. Ślicznie. W stowarzyszeniu. Bardzo się cieszymy. Wielkie gratulacje za organizację takich wspaniałych spotkań. Seniorzy. I serdecznie zapraszamy seniorów. Śliczne fryzurki, piękne panie. Dziękujemy bardzo. Staramy się dbać o siebie, bo taka powinna być każdej starszej pani. Wszystkiego dobrego, miłego. Brawo, brawo. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy. O, jeszcze ci piszę. Widzisz ten rekord? Jeszcze takie pytanie, czy jest na sali pani Gizo? I w związku z tym, proszę państwa, przechodzimy natychmiast do następnej części, a następną częścią będzie występ pana policjanta, który opowie nam o bezpieczeństwie dla seniorów. Na pewno państwo wiedzą, jak państwo słyszeli na temat oszustwa klucza, policjanta, na wszystko, co tylko istnieje. Czy państwo słyszeli? Jest. Codziennie na biurku dostaję takie wielkie informacje odnośnie zdarzeń we Wrocławiu na szkodę osób starszych i powiem, że coraz mniej osób w cudzysłowie nabiera się z państwa na niby policjantów, na niby wnuczków i tak dalej, i tak dalej. Coraz mniej. Jakieś było po 10-12 zgłoszeń udanych, to teraz jest odwrotnie. Jest 10-12 zgłoszeń, gdzie były próby wyłożenia oszustwa, a jednak państwa czujność kogoś z banku była skuteczna, żeby nie przekazać pieniążków przestępcy. Także pamiętamy jedną rzecz. Policja nigdy sobie nie życzy pieniędzy pod jakiś tam zastaw, nie zabezpiecza pieniędzy, ani też również nie potrzebujemy żadnych pieniążków na jakieś zasadzki i wszystko takiego rodzaju. Jeśli państwo, jeśli ktoś potrzebuje pieniążków, przyjdzie w górze, to i przyjdzie na żywca, prosi babcie o pieniążkę i przez telefon. Gratulacje i najserdeczniejsze życzenia z okazji 8. rocznicy powstania. Doceniając państwa zaangażowanie w działania na rzecz aktywizacji osób starszych, chcielibyśmy podziękować za dotychczasową współpracę i życzyć państwu wielu dalszych sukcesów, a także wielu owocnych działań. Z poważaniem i serdecznymi życzeniami zespół Wrocławskiego Centrum Seniora. Bardzo polecam książkę, w której przedstawionych jest 700 osób, które tworzyły to piękne miasto. Proszę poszukać, czy czasami no właśnie, siebie nie znajdziecie. Tak. Bardzo się dalej. Dziękuję bardzo. Brawo. Witam państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Andrzej Pawlak. Jestem ze szkoły tańca Almara.
Mamy strasznie zaprosić Państwa na część artystyczną, tak, na część taneczną. Jako pierwszy pokaz wystąpi para, para taneczna w pięknym walcu angielskim. Przed Państwem Krysia i Jan Kowalscy. Wielkie brawa! Zapraszam. Gromkie, gromkie brawa. Zbiera się czas filmować. Słuchajcie, ja...
takich turniejach bierze udział. Będzie kilka turniejów i lig. Jedna to jest Liga w Kręgle, którą już znacie, ponieważ ona będzie kontynuowana. Kolejna liga to jest Liga Szafowa. Jeżeli ktoś nie ma z kim zagrać albo chciałby się zmierzyć, to proszę sobie sprawdzić, w jaki sposób to zrobić, żeby dołączyć. Można pograć w karty, czyli jest Liga Brydżowa. A jeżeli by ktoś chciał pograć i ograć, to zapraszam na zapamiętywanie kart do gry. Też można to zrobić, żeby nauczyć się tego. Tak. Witamy serdecznie wszystkich. Rocznica założenia Stowarzyszenia Aktywny Sen. Zapraszam do wielkiej amerykańskiej pieśni ludowej. Razem bracia, razem siostry. Razem moje drego, wypadku stawiałem.
Pośpisz sobie dłużej, bo na to zasłużył i nikt ci nie będzie.
karetę, złotą karetę, wszyscy Państwo znają.
do połowy jest. Działalności. Hania Szymańska. Wszyscy się otrzymali. To urodzinowy. Z tej domu wszelkie pozostałości. Dziękujemy bardzo. Już? Tak, wyłączam. Tu.